Cześć, tutaj Bartek Pesecki. W tym odcinku pokażę Wam, przez jakie wymiary możecie filtrować Wasze raporty w Google Analytics 4. Cześć, szybki odcinek, żebyście zobaczyli sobie tylko, jakie mamy filtry w Google Analyticsie. Te podstawowe, czyli przez co możemy sobie filtrować, bo jest tego całkiem sporo, więc tak, żebyśmy sobie dosyć szybko przez to przeszli. Czyli tak, informacje dotyczące dat, czyli możemy sobie filtrować przez pryzmat tego, kiedy dana osoba się u nas pierwszy raz pojawiła, czy pierwszą wizytę, czy pierwszą sesję wykonały. Szybko Wam pokażę, że to są różnego rodzaju, inaczej będzie to wyglądało, czyli te pierwsze informacje są czasowe, czyli mamy tak, data pierwszej wizyty ściśle pasuje do, więc tutaj teraz wybieramy sobie określone daty, jak widzicie to jest 24.09.15, więc to jest tak, kiedy mieliśmy pierwszą wizytę, czas, czyli właśnie no jakby kiedy ten użytkownik się u nas pojawił na stronie, tak to nazwijmy, dane demograficzne, 5 wiek, to jest 5 wiek, to jest dosyć intuicyjne, dane geograficzne, ogólne testowa nazwa filtra danych, więc to jest coś, czego w ogóle nie stosuje, platforma, urządzenie, czyli w jakim języku dana osoba używa swojego urządzenia, czy to jest telefon, czy to jest tablet, czy to jest jakiś model, w tym przypadku możemy sobie filtrować przez konkretne modele tych urządzeń, jaka to jest tam platforma, przeglądarka, więc cała masa takich informacji dotyczących tego, jak ta osoba przegląda naszą stronę, system operacyjny, więc tutaj są te jakieś nawet wersje aplikacji, więc to już takie bardzo niszowe filtry. Strona ekran, czyli przez pryzmat tego, co ta osoba zobaczyła, jaką stronę oglądała, bądź też z jakiej subdomeny pochodziła, to może będzie też to trochę prościej przetłumaczyć, więc ta nazwa hosta to najczęściej jest subdomena. Trochę więcej na temat użytkownika, czy nazwa listy odbiorców, jeżeli sobie tworzymy takie listy odbiorców, to możemy też je tutaj później stosować. No i cała masa źródło wizyt. Jeżeli podoba Ci się ten film, to zostaw reakcję i subskrybuj mój kanał. Będzie to dla mnie sygnał, że warto tworzyć kolejne materiały o tematyce marketingu i sprzedaży. Chyba te ostatnie. Tak, jak widzicie, jest po prostu tego cała masa, czyli jednym słowem, skąd ci ludzie pochodzili, czyli nazwa kampanii, nazwa medium, nazwa źródła, identyfikator kampanii, ręczny identyfikator kampanii, więc Google Ads, Facebook Ads i tak dalej. Cała masa tych rzeczy, które tak naprawdę zrobię na ten temat osobny odcinek, myślę, że już w bardziej zaawansowanym stadium tego kanału. W dużej mierze to źródło wizyt sprowadza się też do tego, że jeżeli to się umie umiejętnie korzystać, to po prostu trzeba też wiedzieć, czym się różni sesja od tego, czym się różni, dajmy na to, nowy użytkownik od tego, czym się różni pierwsza kampania i tak dalej, więc to są głównie te różnice na początkowe, czyli na zasadzie, czy my filtrujemy sesję, czy my filtrujemy źródła wizyt, czy my filtrujemy użytkowników i to są te filtry. Więc przez takie rzeczy możemy sobie te dane nasze dzielić. No i oczywiście to jest najbardziej uzasadnione, kiedy filtrujemy, patrzymy sobie na, dajmy na to, na kraje, a filtrujemy sobie to przez pryzmat, nie wiem, niech będzie przeglądarki, żeby nam to było najprościej pokazać, bo to będzie pewnie coś, co będzie znowu dla każdego dosyć zrozumiałe, czyli przeglądarka ściśle zawiera, no i tutaj mamy Safari, Chrome, webowa, nie webowa, jakieś tam opery, nie opery, więc możemy sobie zobaczyć, że na przykład, jeżeli chodzi o 171 tysięcy użytkowników na tej stronie, to jeżeli byśmy sobie zastosowali filtr Safari, to, przepraszam, Chrome, to 13 tysięcy osób przechodzi z takiej przeglądarki, więc my dalej patrzymy na to, że to jest łącznie 13 tysięcy, z Chroma z Polski przeszło 6 tysięcy, z Francji 1900, z Niemiec 1400, bo to jest założony filtr, który w tym przypadku te dane w jakimś tam stopniu dzieli na mniejsze części. Dobra, to chyba tyle, tak żebyście zobaczyli mniej więcej, co możemy, czyli wszystkie, możemy zastosować praktycznie wszystkie w miary do tego, żeby je filtrować. Jeżeli nie tutaj, to też w eksploracji można ich zastosować zdecydowanie, może inaczej, można je jeszcze bardziej szczegółowo podzielić, ale to filtrowanie pewnie rozwiąże wiele z Waszych problemów na takim podstawowym stadium. Ono jest wystarczające, jeżeli ktoś nie chce schodzić po prostu zdecydowanie więcej, a chce sobie odpowiedzieć na takie podstawowe pytania marketingowe, przeglądając ruch na stronie. Dobra, dzięki wielkie, trzymajcie się, cześć.